sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Chłopacy, rozstawiamy się na całym boisku w swoich parach. Będą połączone dwa ćwiczenia. Jedno takie, które być może znacie, kozuj, wybij piłkę. A drugie, troszeczkę jest zawzięte z karate, w którym trzeba zaatakować przeciwnika. Jak będzie wyglądała nasza zabawa? Ja pokażę na razie z Marcinem. Jedną ręką, na razie umówimy się, że prawą ręką, kozujemy piłkę, dobrze? Ale teraz nie próbujemy wybić piłki koledze, tylko próbujemy dotknąć kolana kolegi, dobrze? Czyli próbujemy zdobyć punkt za dotknięcie kolana, czyli kozujemy i próbujemy dotknąć kolana, tak? Próbujemy, o, Marcin nie dotknął, jeden punkt dla niego, dobra? Idziemy, kozujemy mocno piłkę, prawa ręka, próbujemy dotknąć kolana kolegi, dawaj, z kim jesteś w parze? No to dawaj szybko, chodźcie bliżej do siebie, dawaj, bliżej, bliżej musicie być, próbujesz kolana dotknąć, dawaj ręka mocno, o, brawo, szukaj swojej piły jak najszybciej, tak, kolano, nisko, postawa, oczy dookoła głowy, głowa do góry, dobrze, i kolano, kolano, szybko kolano, dobrze, tak jest, no dawaj, dawaj, więcej ruchu i próbuj mu na kolano, dobrze, nie piłkę, kolano, tak jest, bardzo ładnie, jeszcze, jeszcze chłopacy, no, tak jest, dobrze, kolano, kolano, dobrze Szymon, brawo Marcin. Okej, okay, stop, na chwileczkę, szybciutko takie małe rzeczy, jak kolega mnie atakuje, to nie tylko uciekamy, tylko próbujemy wymyśleć coś, żeby go ominąć i dotknąć kolano, nie tylko ucieczka, dobra? Chłopacy, dokładamy kolejną rzecz, oprócz kolana wchodzi bark, czyli punkty zdobywamy, kozujemy piłkę, hop, próbujemy dotknąć kolana, ale można też dotknąć barku, facet się za mocno nachylił, od razu uderzam mu w bark, dotykam, uderzam, zasady bezpieczeństwa, jedziemy, druga runda, można zmieniać rękę! Szybciutko, hopa, tak, bark, kolano, aha, nie zostawiaj piłki, nie zostawiamy piłki. Dobrze, mocny kozioł, tak jest, nieźle, 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 tylko nie uderzajcie za mocno, dobrze, tak jest, o to chodzi. Więcej ruchu, tak, bardzo ładnie, dobrze, dobrze, ratuj piłę, nieźle. No, postawa do koszykówki, dobrze. Tu jest niezłe ćwiczenie, dobre Marcin. Dobrze, nieźle, tu trzymamy piłkę. Okej. Okay. Chłopacy, daj pieczkę. Ponieważ jesteśmy na warsztatach i troszeczkę też musimy sobie tą swoją technikę poprawiać, ważna sprawa dla małych dzieci, jak kozuję i próbuję dotknąć kolegi, to nie mogę zostawić piłki i go dotknąć, bo na meczu, jak zostawię tak piłkę, to co się stanie? No pewnie, że przeciwnik ją zabierze i pójdzie rzucić punkty, dobra? Dokładamy trzeci element, kolano, bark, ale można też wybić piłkę facetowi. Pamiętajcie, że piłka jest najważniejsza, żeby jej nie stracić. Proszę bardzo, jedziemy. Dawaj, można też dotknąć, tak, piłkę można wybić. Dobrze, dobrze, nieźle, szybciutko, reakcja, dawaj, tak jest. Kozuj, kozuj, dawaj Szymek, zaatakuj Szymona. Nieźle, dobrze. Dobrze, uwaga na kolano, sorry Marcin. Dobrze, nieźle, dawaj. No, jeszcze chwila, postawa, dobrze. A kolano trochę bardziej zaatakuj, kolano. Na czym będzie polegała zabawa? Zabawa będzie polegała, ja lubię tak to nazywać, bo dla dzieci jest taka piosenka kolana pięty, coś takiego, nie? Taką znacie? Kolana głowa, kolana pięty. No, jest taka piosenka. To taka jest sama zabawa. Stoimy sobie naprzeciwko piłki, i teraz trener będzie mówił hasła, na przykład głowa, więc wtedy trzeba dwie ręce na głowę, kolana, dwie ręce, kostki, hop, nos, zawsze dwie ręce, nie wiem, biodra, hop. I nagle jak trener powie piłka, to nasze zadanie jest, kto szybciej złapie piłę, dobra? Ćwiczenie na refleks koszykarski, ćwiczenie na dobrą postawę koszykarską i ćwiczenie na to, żeby obserwować, co robi kolega i to jest koordynacja, koncentracja, to, co wszystko w koszykówce występuje. Dobra, łapiemy pary, kładziemy piłeczkę przed sobą, zrobimy pierwszą rundę, piłka przed sobą, no, macie pary, Szymon tu ćwiczy z kolegą numer 20, jak masz na imię? Filipem, piękne imię. Dobra, chłopacy, przesuńcie się troszeczkę tam dalej, bo za chwilę jeszcze będziemy się ruszać. Uwaga! Uwaga!
Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Jak trener powie pompka, to co robimy? Pompka. Jak trener powie przysiad, co robimy? Przysiad. A jak powiem żołnierz, to robimy pompka i wyskok mocny do góry. No, tu Szymon już widzi, że się spoci, bo to jest ćwiczenie, które wymaga... Uwaga! Kolana! Jedna ważna rzecz. Bądźcie na tyle blisko piłki, żebyście mogli ją złapać. Zasady bezpieczeństwa. Głowa do góry, oczy do góry, żebyście się głowami nie zderzali, dobra? Trzymam. Barki! Kostki! Palce! Biodra! Głowa! Kolana! Piłka! A, 1-0. I znowu piłeczka na ziemię jedzie. Szybciutko. Nieźle było. No, koncentracja. Uwaga. Uszy. Nos. Broda. Biodra. Kolana. Pięty. Kolana. Pięty. Kostki. Pompka. Pięty. Kolana. Piłka. Ha, jest. To jest. Dobra. Jedziemy. Trzecia runda. Trzecia runda. Piłka na ziemię. No, refleks. Uwaga! Przysiad! Żołnierz! I wyskok! Kolana! Kostki! Pięty! Głowa! Kolana! Biodra! Kolana! Pięty! Piłka! Haha! To jest już... Dobra! Bardzo ładnie! Były trzy rundki! Uwaga! Dokładamy jedną rzecz teraz sobie, ponieważ w koszykówce obrona też jest ważna. To jak trener powie obrona, to musimy zrobić dwa kroki do boku i z powrotem wrócić, dobra? Jak będzie hasło obrona, nie? Obojętne w którą stronę, hasło obrona, dwa kroki do boku wracamy. Uwaga, postawa, patrzymy na faceta, pięty. Chodźcie kroczek tutaj w tą stronę, chodźcie kroczek w tą, a wy ustawcie się bokiem do ściany i przesuńcie się troszeczkę tutaj, chodź, szybciutko. O, dobrze. Uwaga, pięty, kolana, biodra, obrona! Obrona! Pięty! Kolana! Żołnierz! Żołnierz! Pompka! Szybciej! Obrona! Pięty! Kolana! Piłka! Hoppa! Komuś się udało? Nieźle. Uwaga! Ostatnia runda! Ostatnia runda! Jeszcze dokładamy sobie hasło step. Wszyscy wiedzą, co jest step? Dobra, uwaga! Step! Kolana! Step! Pięty! Obrona! Step! Kolana! Piłka! Hoppa! Brawo! Dobra robota. Na środku jest plansza do kółko i krzyżyk. Chyba wszyscy wiedzą, jak trzeba grać w kółko i krzyżyk, nie? Teraz zadanie jest takie. Tutaj stoicie za linią rzutów za trzy punkty. Zawodnik musi podać do trenera, wybiec na linię rzutów osobistych, rzucić do kosza. Jeżeli jest celny, podaję piłkę do następnego kolegi, biorę niebieską szarfę i lecę, próbuję. Spróbujemy ułożyć linię, jasne? Jeżeli nie trafię do kosza, to nie biorę szarfy i nie gram w kółko i krzyżyk, tylko idę na koniec rzędu. Czy jest jasna zabawa? Jak nie trafimy, nie dobijamy, tylko zbieramy, podajemy do następnego pacjenta w drużynie. A nie bierzemy szarfy? Nie, wtedy nie bierzemy. Tylko ten, co trafi, może wziąć szarfę. Podanie, oddanie, rzut. Jak trafiam, gram w kółko i krzyżyk. Zobaczymy, której drużynie się uda wygrać. Uwaga! Hop! Jedziemy, dawaj. Jak trafiam, gram w kółko i krzyżyk. Hopa, nie ma do następnego. Szybciutko, już. Podanie, hopa, podanie, rzut. Dawaj, lecisz. Szarfa, nie ma, następny, dawaj. Hopa. No, jedziemy, jedziemy, próbujemy wygrać. Próbujemy ułożyć linię, dawaj. Szybciutko, podanie. Jest, dawaj, niebiescy. Podaj piłkę, szarfa i lecisz. Zobacz, gdzie jest twój zawodnik. Hopa, nieźle, dawaj. Rebound, zbiórka. Dawać, dawać. Przyspieszamy, przyspieszamy. Zbiórka, podanie. Tak jest, dobry rzut, zbieraj szybko piłę. Nieźle, nie może być za łatwo. Musi być za osobisty. Hopa, szybki rzut. Nieźle. Trafić coś, jest, żółta szarfa, dawaj szybko. Gramy, zobacz, co się dzieje. Hopa, tak jest, położył. O, szybko, nie ułożą krzyżyka, dawaj, szybko, niebieska szarfa. Zobacz na planszę, co się dzieje. Gdzie położyć? Nie możesz, jest żółta. Dawaj, szybko, gdzie położyć? Dawaj, gdzie położyć? Dobrze, jedziemy. Szybciutko. Jest, dawaj, niebieska, szybko. Szybciutko. Szybciutko, może się uda. No, i brawa. Jej. Okej, stop. Dobrze,
Bardzo ładnie. 1-0 dla drużyny niebieskiej. Zrobimy tak. Zamienimy kosze. Drużyna niebieskie zamieniają się z żółtymi. Druga runda. Rewanż. Macie szansę. Ten kosz był szczęśliwy. Piłka wpadała do kosza. Może wam też tutaj więcej wpadnie. Hop! Druga runda. Szybciutko. Pas. Biegam. Rzucam. Zbieram. Tak. Trudno. Nic się nie stało. Szybko tylko. Na czas też jedziemy. Szybciutko. Opa. Trafisz do kosza. Ajajaj, niezły rzut, niezły rzut, dawaj. Następny, podanie, podanie, wyjście, rzut, zbiórka. Zbiórka, podanie, podanie, no niebieskim idzie dobrze. Ale spokojnie, mieliście szansę. Dobrze, jedziemy jeszcze. Ojojoj, ojojoj. No, szybciutko. Jest, okej. Stop. Uwaga. Niebiescy. Poczekajcie, niebiescy ułożyli linię. No dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Ostatnia runda jest taka. Marcin. Trener Marcin gra z żółtymi. Z żółtych szarfy leżą tutaj. Trzeba sobie po celnym wziąć szarfę. Trener Szymon gra z niebieskimi. Proszę bardzo, szarfy leżą tutaj. Mamy rewanż. Może Marcin zacznie pierwszy rzutem. Uwaga. Uwaga, tam jak zacznie, Filip niech zacznie, trener Szymon dalej, uwaga, uwaga, ostatnia runda, hop, jedziemy, dawaj, szybciutko, dawaj Marcin, trafić coś, żeby rzut, tak, opa, dawaj szybko, tak, zaliczamy, dawaj, jedziemy, szybciutko, zbiórka, tak jest, no dawać młodzieży, próbujemy dać szansę, niebiescy, dawaj, 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 przyspieszamy, ręce, już bądź gotowy do chwytu piłki, ręce, postawa, dawaj. Musisz być nisko. Tak jest. Dobrze. Szybko podanie. Pa, podanie. Już, patrz. Jestem gotowy do chwytu piłki. Ręce przed sobą. Tak. No dawać, dawać. Szybko. Marcin, możesz tam wejść na drugą rundę jeszcze. Co tam się dzieje, niebiescy? Coś teraz słabsza runda. A trener Szymon może rzucać. Trener Szymon rzuca do kosza. Trener Szymon może rzucić. Tak. Czeka na swoją kolej. Dawać rzuci. Pięknie! Druga! Szybko szarfa i zobacz, co się dzieje. Trener Szymon musi pomóc chyba. Jest niebieski! Szarfa! Nieźle! Dobrze! Dawaj, ja połogę. Tak jest! Jedziemy! Dawaj, żółci! Dawaj, żółci! Jest! 2-2! Szybciutko! Szymon! No! Mówiłem! Opa! Okej! Brawo dla niebieski! Okej! Chłopacy, dziękujemy za rozgrzewkę. Krótka przerwa, odpoczynek. Mają wodę, chłopacy? Pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.